Cześć i czołgiem, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szelma. Witam was w kolejnym odcinku Odkurzacza, gdzie gramy w DC Place 2 Bunt Elfów. Ostatnim razem, jak pewnie pamiętacie, zakończyliśmy misję z Morzem Kupieckim, przejęliśmy wszystkie porty oraz utłukliśmy zarządcę, głównego zarządcę tych wszystkich portów, bodajże się nazywa Telgen, czy jakoś tak. W obecnej chwili zaczynamy zupełnie nową misję i na dzień dobry zostaliśmy otoczeni przez całkiem sporą grupkę wojsk górskich klanów, których teoretycznie żeśmy zakopali w ich twierdzy na wypadek Ragnarok. Dwie misje temu bodajże. W obecnej chwili pierwsze wejście do stolicy, oczywiście stolica pusta, nic tu nie ma. Na moim koncie 850 sztuk złota i 75 punktów many. Zobaczmy, czym dysponuje Olen. Jeden śliwy, jeden centaur strujący. Dorzucam oczywiście centaur włócznik, adept i leśny duszek. Ale będą ginąć. Dobra. Tutaj wszelakie eliksiry i im podobne. Wrzucamy od razu. Tak, ok, w porządku. Wojsko jako takie mamy. Bardziej jako takie, aniżeli jakieś konkretniejsze. Pierwsze oddziały. Dobra, jak zwykle budowlę zaczynamy od jam centaurów. 200 sztuk złota mnie to będzie kosztowało. A zostanie jeszcze spory zapas. No i co? Czas wyruszyć. Co my tu mamy? Kusznika i Yeti. Yeti jest istotą magiczną, więc niekoniecznie. Tutaj mamy samego skalnego olbrzyma. A jak to wygląda? Dobra, zrobimy taką roszadę na skalnego olbrzyma. No i dobra, możemy atakować dziada. Miejmy nadzieję, że dobrze zamieniłem miejsca. No tak, dobrze zamieniłem. No i proszę, wszyscy dali radę. 46 punktów. Dodatkowe na koncie wszystkich. Co tu mamy? Dwa górskie olbrzymy plus krasnal. Nie mamy oczywiście punktów ruchu, więc trzeba będzie czekać do następnej tury. Chcę zakończyć turę. Z kim będziemy walczyć? Konrad, władca rasy Imperium. Nasze wojska są gotowe, by odebrać wam ziemię. Zachłany skurczybyk. O, mamy też legiony potępionych. Cóż mówi Zagamon, władca ras legion potępionych. Strzeżcie się, czekają was ognie piekielne. Jakoś tak mało oryginalnie. O, i mamy też hordy nieumarłych. Ofeol. Władca rasy hordy nieumarłych przesyła nam wiadomość. Mortis pragnie twojej duszy. O, proszę. O. Od Ilumiel wiadomość. Nasze siły słabną. Musimy odnaleźć plemiona elfów zamieszkujące ten obszar. Mając tak mało żołnierzy, nigdy nie zdobędziemy Temperance. Gdy skończymy już z krasnoludami, rozpoczniemy poszukiwanie elfickich miast. W tych lasach kryją się tysiące elfów. Solen znajdziemy bez trudu, ale nie wiem, czy równie szybko pójdzie nam z Down Shallow. No to mamy nazwy dwóch miast, które trzeba odnaleźć.
zabierzemy się zaraz po wycięciu tutaj tych państwa. Okej. Okay. Zacznijmy od tego. Dobra. Jest tak, jak być powinno. Okej. Okay. Dobra, duszku, duszku, ulecz tego pana. Tutaj weźmiemy kastana strzałą. Olbrzyma zostawimy Olenowi. No. Jakoś to poszło. Okej. Okay. Już chcą levelować, ale nie mam nic dla nich. Dobra. Żeby naprawić ten błąd, najpierw zawitamy tutaj. Wybudowaliśmy kopułę. I teraz kolenie. Masz tu jakieś skarby. Zwój pieśni broni. I tyle. Ja myślałem, że będzie tego trochę więcej. Tutaj mamy czempiona krasnoludów z krasnalem. Dobra, zakończę turę, że mogę wybudować coś dla leśnego duszka. Szczęście mi sprzyja, gdyż klany nie biorą czynnego udziału w walce. Jeżeli by było inaczej i mnie napadły, no to mógłbym mieć mały kłopotek. Dobra, teraz to. Krąg Springa. Tak bardzo proszę. Dobra. Teraz możemy śmiało atakować tego pana. Ekipa w pełni zdrowa. Zacznijmy od ciebie. Mój lordzie. Dobra. Champion. Padł. A jeżeli chodzi o żywotność krasnoluda, nie będzie ona zbyt długa. Bardzo ładnie. Duszek jeszcze naprawił centaura. No i mamy przewodnik oraz wyrocznia. Bawimy się od nowa. Co tu mamy? Dwa krasnale i Walkiria. Z Walkirią będzie problem, bo to jednostka magiczna. Nie pamiętam, ile ona tłucze. Ale co tam, raz się żyje. Dobra. Krasnolud, Walkiria. 55. O, jeden atak przetrwają. A trzeba jak najszybciej krasnale z przodu utłuc. O, Olen jest chroniony. Dobry. O, patrzcie, i nawet ten dał z kopią i tyle. Dobra, co my tu mamy? Podleczymy tutaj tego pana. Niestety dwie jednostki pójdą do piachu. A szkoda. No dobra. Ale za to mamy centaura na plusie. Zrobiłam, co do mnie należało. Uśmiecha się. Dlaczego się uśmiecha? Co knują klany? Też jestem ciekaw, co knują klany. Bo zazwyczaj uśmiech w godzinie śmierci nie wróży nic dobrego. Czyli albo Walkiria była szalona, albo jednak miała takie zadanie. Powstrzymać nas. Chociaż troszeczkę. Dobra, długie oczekiwanie.
Nasze wpływy się rozrosły. Popatrzcie tutaj. Kusznik oraz Yeti. Jak to moje oddziały? Niezbyt mrawo. Zajrzyjmy zatem tutaj. Dobra, ciebie ominąłem, także teraz chatkę Skinnera wybudujmy. Okej. Elomenil! A przed walką wypadałoby trochę podleczyć nam ludzi. Dobra. Pomarnujmy w sumie te eliksiry. I można atakować. Yeti, obrażenia 30, kusznik, obrażenia 40. Jak się obaj zgrają, będzie nieciekawie. Na szczęście, Yeti nam już nie grozi. Kusznik tak samo. A wyrocznia może nawet podleczyć mi centaura. Całkiem udane. Jeszcze co tu mam? Nie też toporów, krasnolot i kusznik. Takich to jedno śniadanie. Dobra, strzała do kusznika. Przyjmij to na klatę. Przewodniku. Dziwiłem się, myślałem, że będą wyrocznie atakować. A tu nie. Dobra. Oczywiście podleczymy. Kolejne punkciki wpadły. Możemy zakończyć turę. Co to nam szykują? Dobra, kolejne. Teraz możemy wznieść bardzo ważną budowlę, świątynię. Tak jest. Będziemy mogli leczyć naszych ludzi. Elomenil! Ich ożywiać. Kula czcigodnego wojownika. Bardzo mocna jednostka klanów. Niestety ja nie mogę rzucać kul. Sigulf z wojownikiem. Powinien dać mu radę. Chyba, że to jakaś postać, z którą będziemy gadać. Ale co tam. Nie przeszkadza to, żeby ją utłuc. O, gościu. Dać zaprawiony w bojach. Sprzątnął mi od tak myśliwego. Zapłacisz za. No i bardzo fajnie. No, bez myśliwego, ale z całą resztą ekipy. Kończymy turę. A naszym kolejnym celem będzie powrót do stolicy. Legion już tutaj. No nic. Tak jak mówiłem, wracamy do stolicy. Trzeba ożywić nam myśliwego. Dobra, panie myśliwy. Pan wstawaj z grobu. Nie ma czasu na opalanie. Dobra. Oczywiście zostałem bez pieniędzy. Hej, jakżeby to inaczej. Nieznany skarb. Cóżeż kryjesz, nieznany skarbie? Szmaragd. Lubię takie niespodzianki. A to górski olcz. Ale będzie mięcha. Dobra. I noro. No i dobra. Mamy tutaj po 20 punktów. Dobra. I za olbrzymią krył się skarb. Jaki to skarb, zobaczymy później.
Czyżby pierwszy legionista do utłuczenia? Smażone mięsko. O. Elfy, przynoszę wam wiadomość. W jaki sposób się tu dostałeś? Straż! Zostawcie nas w spokoju, a odwdzięczymy się tym samym. Zniknął. W istocie wyglądał na chorego, a więc to prawda. Demony powoli umierają. To chyba próba zawarcia rozejmu. Nie zdecydowalibyśmy się na to, gdyby nie byli w poważnych tarapatach. Ciekawe. Wykorzystajmy to. Wygląda na to, że na razie nas nie zaatakują. I tak mamy już wystarczająco wielu wrogów. Kiedy będziemy gotowi rozprawy z legionami, po prostu złamiemy nasze porozumienie i wykończymy ich. Z pewnością domyślą się, że ich obwiniami i że właśnie dlatego zawarliśmy z nimi sojusz. Wróć, co ja czytam? Z pewnością domyślą się, że się ich obawiamy i że właśnie dlatego zawarliśmy z nimi sojusz. Dożyjesz następnego dnia. Jak miło. O, eliksir ataku, na pewno się przydam. Dobra, moi drodzy. Na tym stanęło, że wyczyściliśmy najbliższe ziemię. No i zdałoby się walnąć w eksplor. No to idzie. Co my tu mamy? Wód zbirów i dwóch zbirów. Kurde, wszystko wysoko levelowe. Na początek zdobędziemy eliksir kory, a tutaj co my mamy? Rońcy, mistrz runów i miotacz płomieni. Sporo doświadczenia na nich zrobię. Zobaczmy, tutaj 300. Tu bardzo dużo. No tutaj też prawie wszystko. Tutaj 141. Tak, żeby wypadało zainwestować w to. Niestety na obecną chwilę nie mam pieniążków, żeby nieco naprawić swój budżet. Mam nadzieję, że ten jego mość 35. A! Przeżyjemy. Dobra. Mistrz runów padł. Milu, ty masz najmniej, zacznijmy od ciebie. I lecimy dalej. Brawo. ...92 punkty. Tak myślałem, że będzie tego sporo. I mamy pierwsze miasto. I z tego co widzę, graniczymy z hordami nieumarłych. Będzie zacnie. Znaczy już wiem mniej więcej, jak wygląda mapa. Mam takie 3 bądź 4 pierścienie, które będą, tak podejrzewam, oddzielone górami. Dobra, dobra. Ale kończmy turę. No tutaj legion zostawiamy zgodnie z umową. Przynajmniej na razie. Dobra. Tak jest. I mamy 300. Czy ja mogę coś kupić za te 300? Tutaj nie bardziej chodziło mi tu. Chatka. 500. No to czyli trzeba jeszcze poczekać. Elomenil. Niemniej jednak kolejny się wybierzemy na dalszy eksplor. I miasto na razie zostałem bez ochrony. O, pajączek! Do krońcet. Ty pająk jesteś sam? Tak, jesteś sam. Bardzo fajnie. Blast.
To na Olena, bardzo słuszny wybór. Niemniej jednak. Olena lecimy. No i zacznie. Kolejne punkciki. Tutaj by trzeba było wysłać staruszka z laską. Ale czekamy. O, ty dziadu. Znam ja ciebie. Dostaniesz w trąbę. Widać, hordy nie umarły się. Kręcą przy moim mieście. Nie dam im tej satysfakcji. Szkoda tylko, że nie mogę kupować złodziei jeszcze, ale to. Jeszcze się zgodzę. Co my tu mamy? Po ile? Obrażenia 61, no to trzeba cię jak najszybciej zaanihilować. Nie będzie to jednak takie proste. O, państwo uciekam. Okej, okay, nie musi nic robić. Dobra. Ty uciekałeś chyba najpierw. Ale tak. Spuścimy w pierdzie najpierw temu. Niestety, Nosferatu. Jego wojska już nie będą miały tyle szczęścia. Brawa. No, ja nie mogę go gonić. Przynajmniej na razie. Zręczmy turę. Jestem ciekawy, co tutaj tam leci. Czyżby jakiś nieumarły elf? Nie zobaczymy, któż to. Dobra, mam 6 stówek. Także możemy wybudować chatkę. Dla banditi. Elomenil. Dobra. Przejdźmy się na ziemię Mortis. A czemu nie? Tutaj co mam? Olbrzymi pająk. Wszyscy w pełni zdrowi. Czemu by nie? O, pierdolę. Zacnie, po prostu zacnie. No, bandyta wszedł do naszej drużyny. No, tutaj zaraz te jednostki też będą levelować. Ale znowu nie mam pieniędzy. Narzekam jak prawdziwy Polak. Dobra. Jeszcze ciebie, tobie skopię tyłek. Dobra. Dwie strzały poszły. Na szybko. Trzy jednostki do levela. Co tu mamy? Dwie jaszczurki. To tych zostawimy. Na razie zakończmy turę. Proszę, nas znajomy Nosferatu. Tym razem nie dałem mu uciec. Co to za dziadostwo tutaj wylazło? Mniejsza o to. Panie Nosferatu, w końcu pan zginiesz. Mam przynajmniej taką Gasta mamy. Dobra, niemniej jednak i tak, Nosferatu, dostajesz pierwsze baty. O ty chami niechrzczony. Wygląda, że to będzie ciężka walka. Ajajajajaj. No i jeszcze mi Olen sparaliżował. Tego mi sparaliżował. A oni co dostali? Plus do obrażeń.
Jakim się pytam cudem? Jakim prawem się pytam? Kurde, zaraz mi wszystkich sparaliżują, dopiero będzie zbyt. Dobra. Ducha żeśmy odcięli. Ej. Wyniszczająco to będzie walka. Żebyś ja tu nie trafił chociaż raz. Patrzcie, i będzie trafić. Za każdym razem. Zobaczymy, czy on to przetrzyma. Nie wygląda to za dobrze. O, niestety Olen padnie. No nic. Skoro Olen padł, mój główny dowódca, to zrobimy małe czarmary. Niemożliwe! A jednak! Zrobimy czarmary. Dobra, mamy nasze czarmary. Olen znowu żyje. Jest w poprzednim miejscu, czyli wiemy, że tamtego pana nie należy przynajmniej na razie ruszać. Niemniej jednak sprawa mogłaby się nieco odwrócić, gdybym był w mieście. Ciągle jestem ciekaw, co to za cholera tam jest. No nic. Ale dowiemy się tego dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.